No siemanko, z tej strony OldGamer89. Witam w kolejnym odcinku z gry Age of Empires 2. Dzisiaj kontynuujemy sobie tutaj trzecią kampanię. Kampanię z Saladynem i misja numer 2, Lord of Arabia. Ja jeszcze dodam tutaj, zanim zaczniemy, że jeśli Wam się podoba tutaj content, jaki jest na kanale, oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału i zostawiania łapek w górę pod filmami, bo wtedy też wiem, które ewentualnie serie na przykład na kanale Wam się podobają, z której gry, tak? Także to jest dość istotne. Dobra, zaczynamy drugi odcinek. The Holy City of Medina, year 15 of my capture. Volumes have I filled with my fatigued writings. Lord Saladin reads them only rarely. He speaks of greater events yet to come. The political boundaries in this endless desert have shifted as a result of three crusades. Four crusader states now exist in the Holy Land. After the Saracens' victory in Egypt, the crusader leaders realized that Saladin was worthy of their concern. They were quick to suggest a treaty. I hoped that with peace at last upon us, I would be returned to my own folk. But this peace, so short-lived, is already broken. And it is not Saracen, but Crusader, that has violated his word of honor. Renald de Châtillon, a wicked French knight, has been raiding Arab territory in defiance of the treaty. He attacks trade caravans, and his pirate ships threaten the Saracen holy cities of Medina and Mecca. Saladin, in his fury, has sworn to kill Renald with his own hands. Okej, okay, a więc mamy tutaj pokonać piratów Reynalda i raidersów Reynalda. Do not allow your allies to be defeated, czyli Akaba i Medina nie mogą tutaj przegrać, tak? A więc kolejna część solówki tutaj Saladyna z krzyżowcami. Help us! Crusader bandits are everywhere! Kurde, no faktycznie. Tutaj mamy nasz oddział, no ale to jest trochę... We must stop these arrogant crusader attacks on our peaceful communities. Trochę mały oddział, dobra, musimy zacząć robić ludzi. Tym oddziałem to niewiele zdziałamy na razie. Jednego sobie zrobimy jako zwiadowcę. Dobra, na razie chyba jedzenie będziemy sobie zbierać, myślę. Amron? Zbudujemy może jakiś domek. No bo już się zbliżamy do tego limitu populacji, 15 osób, tak? Także no, trzeba zbudować domek, żeby móc dalej robić chłopów. Dobra, a resztę do krzaków. Niech zbierają te jagody. Czy co oni tu zbierają? Tu się młyn chyba walnie, bo dużo tego mięcha lata. Od razu walniemy, myślę, jeszcze z dwa domki przynajmniej. No i tak jak standardowo, jak już widzicie tutaj, jak ja zazwyczaj gram, no idę na początku w liczbę mieszkańców, tak? Żeby było dużo chłopów, żeby była mocna ekonomia, wtedy łatwo jest się rozwijać po prostu. No tutaj
Człowiek Reinalda. Gdzie jest ten lekki kawalerzysta? Tu gdzieś jedzie. Akaba, to jest chyba nasz sojusznik w sumie. Pojedźmy tutaj. No tak, wpuszcza nas ładnie, elegancko. Portma. No dobra, krzaki się skończyły. Dobra, to weźmy ich, niech budują teraz ten młyn i tu polują na te jelenie. Oni jak ten młyn wybudują, to automatycznie zaczną do tych jeleni strzelać, także to jest spoko. Dobra, tylu do jedzenia może wystarczy. Teraz do złota. Tych dajmy, niech drewno robią może. Dobra, targ mamy, to spoko. Też. Targ jest ważny. A nie, patrzcie, nie zaczęli automatycznie strzelać. Myślałem, że z automatu zaczną walić do tych jeleni. A tu jednak nie. Kurde. No ale teraz już będą walić z automatu. Bo już zostali, że tak powiem, hunterami, tak? Przecież teraz będą walić z automatu. O, nie robimy chłopów niedobrze. O, tutaj też... A to jest naszego sojusznika, wiesz? O, tutaj są nasi przeciwnicy też. No tutaj myślę, że ten odcinek będzie pewnie na dwie części też podzielony. No bo nie wiem, czy zdołam rozwalić w tym odcinku i tych piratów, i raidersów, tego Reinalda, tego krzyżowca. Szczerze to wątpię. Raczej bardziej prawdopodobne mi się widzi, że... O, tutaj dorżnęliśmy, dobrze. Raczej bardziej prawdopodobne mi się widzi, że to będzie jednak na gdzieś tam dwie części rozdzielone. Dobra, jeszcze może ze dwóch do drewna damy. O, znaleźliśmy owce. Ale od razu ktoś nam tą owcę podebrał. Dobra, może owcy się uda dojechać do naszego tutaj. No nie, nie udało się już tutaj. Akaba przechwyciła naszą owieczkę. Oj. A dobra, może wygra. Powiem się, że tu więcej będzie tych uczników, ale może... No, owieczka na razie idzie. Dobra, udało się zabić tego ucznika, spoko. Wow. Dobra, chłopaków do drewna mamy już wystarczająco, do złota też w miarę. Jedzenie też ładnie się zbiera. Zaraz przejdziemy do produkcji farm, tylko wybiją te jelenie i... Zaczynamy z farmami, o, sobie ulepszę od razu, żeby bardziej produktywne te farmy były. Jeszcze tak myślę, co by tu zrobić. Szary może? W
ogóle w erze feudalnej jesteśmy. Musimy przejść na pewno do Castle Age. Kuźnia na pewno będzie potrzebna. Dobra, zbudujmy koszary tak na wszelki wypadek. Jakby nas ktoś tutaj już atakował. No dobra, i nadszedł ten moment, kiedy musimy zacząć robić farmy. No bo już wybiliśmy wszystkie jakby, wyzbieraliśmy żywność z krzaków, wybiliśmy wszystkie jelenie praktycznie w okolicy tutaj już. Także teraz musimy przejść już na farmy. Farmy zawsze w pierwszej kolejności jest najlepiej budować w pobliżu centrum miasta, no bo tutaj można zadzwonić sobie tym dzwonkiem, tak? Jak nas ktoś atakuje i wtedy strzałami ostrzeliwujemy wroga. No a młyn jest bardziej narażony na jakieś zniszczenie i ci chłopi nie mają gdzie się skryć, także lepiej jest zawsze zaczynać od budowy tych farm wokół centrum miasta. Pierwszej kolejności, prawda? Dobra, damy jeszcze trochę do drzewa, bo nam tego drzewa trochę brakuje. Okej, 800 foodu jak będziemy mieć, to możemy sobie przejść do ery zamków, ale to jeszcze. Renold is attacking our caravan. No spoko. Reynald atakuje. No, piraci Reynalda, jak widzimy, już do ery zamków przeszli. No, u nas nadszedł ten moment, kiedy musimy kolejne domy budować. Kurde, no. Tej Akabie chyba trzeba pomóc, bo my ich mamy obronić. Tak, nie mogą przegrać. No ale na razie mamy za mało woja, dobra. Jeszcze dajmy sobie spokój. Dobra, więc centrum miasta mamy już okrążone tymi farmami, to teraz możemy ten młyn jeszcze okrążyć sobie. No bo jedzenia trzeba mieć naprawdę dużo. Naprawdę dużo, im więcej tym lepiej. Jedzenia i złota trzeba mieć w brud. No bo to do woja jest potrzebne, prawda, więc... Najbardziej oczywiście, no bo też drewno na przykład do oblężniczych, nie? Kamień do zamków, no ale najbardziej potrzebne jest tak naprawdę w tej grze jedzenie i złoto. Dobra, także myślę, że możemy przechodzić do ery zamków. Mamy już niezłe zaplecze ekonomiczne. Zbierają.
A tutaj mamy Medinę. No Medinę też musimy strzec. Naprawdę. Patrzcie, ile owieczek ma Medina. W ogóle nie ma chłopów. Wszystkie owieczki możemy wziąć do siebie tak naprawdę. No dobra, zaraz przejdziemy do Ery Zamków, także będziemy tam razem z Mediną tak naprawdę i z piratami Reynalda. O! Kamień tutaj mamy, fajnie. No dobra, udało nam się przejść do Ery Zamków, także... Amron? Nadszedł, myślę, moment, w którym zbudujemy sobie stajnię i będziemy robić naszych kochanych rycerzy. Czy tam wielbłądy, no. Bo tutaj Saraceni w wielbłądach się specjalizują, tak naprawdę. Ale myślę, że będziemy robić i to, pewnie. Wielbłądy będą dobre na kawalerzystów, czy tam rycerzy ze strony krzyżowców, tak? Dobra. Chłopów jeszcze trochę zróbmy, z dwóch powiedzmy. No bo resztę sobie zostawię, wiecie, na wojsko, nie? Czy nie ma też co tych chłopów nie wiadomo ilu robić. Eko jest oczywiście ważne, ale... Crusaders are attacking our trade route! Dobra, i od razu sobie zrobimy paru koników. I myślę, że ruszymy na pomoc tutaj. Tych czerwonych rozwalimy, tych niebieskich, co tu są na tym szlaku. Może jeszcze w tym odcinku tych zaatakujemy, myślę. Zobaczymy, czy się wyrobimy. Amron? Dobra, zbudujemy drugą stajnię, żeby przyspieszyć produkcję. O, atakują nas chłopaki. No proszę. Doczekaliśmy się ataku, kurde. Ale oni są w werze feudalnej. Dopóki są w werze feudalnej, to myślę, że zaraz tam pojedziemy do nich i rozwalimy. Żeby mieć ich z głowy. Zostaną tylko ci piraci. Chyba to blężniczy sobie postawimy elegancko. Zobaczcie, piraci już wyżej imperium. No to widać, kto tutaj jest mocniejszy tak naprawdę. Domków nie mamy. Dobra, dobra, spoko, zaraz. Zaraz to ogarniemy. Nie mamy drzewa? Jak to się stało, że nie mamy drzewa? Kurde, nie wyrabiają się nasi chłopi z drzewem. Niedobrze. Będziemy musieli kupić. Musimy zbudować, dorobić domków. Musimy odświeżyć te.
farmę. O, Medina nam zapłaciła trybut, fajnie. Dobra, kurczę, wiecie co ja zrobię? Wezmę tych drwali. Niech oni włożą to drzewo całe do tego. Zrobimy im kolejny skład drewna bliżej tego wszystkiego. Żeby nie, wiecie, żeby nie ciągnęli z takiej dużej odległości po prostu. Ty szybciej będą zbierać. Dobra, tu już mamy fajną grupę wypadową. Jeszcze może kilku dorobimy. Może jeszcze wielbłądów paru. Kurde, no problem jest trochę z drewnem, widzicie. Dobra, ci niech jeszcze idą do tego drewna. A ci niech już jadą na tych Reynald Raiders. No, póki oni są w erze feudalnej, to wiecie, takimi rycerzami, taranami, to ich pociśniemy, myślę. No już, jedziemy tam ich rozwalić. No ale piratów to chyba w drugiej części już będziemy rozwalać, myślę. Wzmocnimy pancerz kawalerii. Gdzie oni są? A tu. No dobra. O, tutaj mamy, zobaczcie. Rywali od razu. Dobra, tarany jadą naparzać. No jest ich trochę tutaj. Wiecie, nie wjeżdżam, żeby to nie stanowiło takiej pułapki jakby dla moich żołnierzy, to nie wjeżdżam tam do środka. Niech najpierw tarany to... O! No i też mają taran. Dobra, spróbuję może wjechać do środka. No, to jak ich rozwalimy, to już będzie łatwiej. Ale zobaczcie, to jest dziwne, że oni są Feudal Age, a tarany robią. Musieli mieć ten budynek chyba wcześniej jakoś postawiony w takim razie. Dobra. No coś czuję, że tutaj Reynald Raiders się na mnie postawią zbytnio. Myślę, że z tymi piratami będzie ciężej. Thank you.
i ładnie. Myślę, że tych łuczników może rozwalmy, bo oni tutaj na tych łucznikach się głównie skupiają. Dobra, i teraz chłopów dorżnąć. Ale mało, 5 chłopów, kurczę. Teraz przegrają. No i co, nie przegrali? Dziwne. Chyba ten zakład łuczniczy jeszcze trzeba zniszczyć. No, jeszcze są. Zaraz tam pójdziemy ich dorżnąć też. Help! Crusaders are attacking our trade route! Ale farm nastawiali, nie? No tu jesteście. No, relikwia jest. No, coś cele się zmieniły, widzę. O co chodzi? Aha, czyli że oni przegrali, no spoko. No i elegancko zrezygnowali, także zostali nam. I'm coming for you, Saladin. Soon. Reynald de Chatillon. Idzie po nas, kurde. No ja bym tam po ciebie poszedł, cię rozwalił. Reynaldziku. Dobra, wycofujemy się, bo tutaj się szykują. Zdaje się, jakieś ataki na nas. Czy na naszych sojuszników. O, i złoto się skończyło. Kurczę, nie wiem, gdzie tych do zbierania złota. W ostateczności ich możemy dać tutaj, gdzie zniszczyliśmy. Bo tutaj jest złoto. Zniszczyliśmy przeciwnika. Oj, tu jest też złoto. No tak, no bo drzewo mamy, jedzenie mamy, no złota będzie brakowało. No dobra, tu jeszcze może spróbujmy. Kolejny obóz. Ale zobaczcie, widzimy teraz z perspektywy już tych miast wszystko, nie? No ale spoko, żeby Akaba przegrała, no to chyba musi stracić centrum miasta, nie? Także to jeszcze daleko do porażki tutaj. No ale ci piraci denerwujący są, tym bardziej, że ja nie mam floty, ale to zaraz może też ogarniemy to. Tak, ogarnijmy to, myślę. Port zbudujmy. No, niestety nie możemy przejść do ery imperiów. To jest, kurczę, coś strasznego. Bo piraci są w erze imperiów. Mamy nie. No.
No to będzie problematyczne w takim razie troszeczkę. Ale nic, teraz musimy zbudować port, umocnić się na morzu, na to wychodzi. Zbudujmy ze dwa od razu te porty. Tak, ulepszę od razu do galerii. Crusaders are attacking our trade routes. Spoko, spoko. Nie wiem, tu mamy jeszcze jakichś tych czerwonych, to ich też rozwalę tych na wszelki wypadek. O, są! Wow! Sporo się ich pojawiło, kurczę. Niepotrzebnie. Tu pojechałem. Atakować tych czerwonych. Też zróbmy, żeby o 5 jednostek więcej, wiecie, statki mogły transportowe zabierać. No dobra, odparliśmy pierwszy atak tutaj piratów Reynalda i myślę, że to będzie dobry moment na to, żeby zakończyć tą pierwszą część drugiego odcinka z kampanii Saladyna. I oczywiście tutaj zapiszę rozgrywkę za chwilę. Jeśli odcinek Wam się podobał, zachęcam do łapki w górę pod filmikiem, do zostawienia tutaj subskrypcji. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Age of Empires 2. Trzymajcie się, cześć!